Nastał ostatni dzień pięciodniowej wycieczki po strefie wykluczenia. Za kilka godzin opuszczę teren zony. Ostatnie godziny poświęcam na eksplorację Prypeci. Tym razem pierwsze kroki kieruję w stronę północnej części miasta. Natura zaciekle broni dostępu do większości budynków. Jestem zmuszony do torowania drogi własnym ciałem. Po chwili wysiłku docieram do przedszkola numer 14. W środku nadal można znaleźć sporą część wyposażenia. Szafki, łóżka, podręczniki, a nawet części garderoby. Aż trudno uwierzyć, że dzieci, które tutaj uczęszczały, dziś są starsze ode mnie. Następnym punktem, do którego się kieruję, jest Fujiyama. 16-piętrowy wieżowiec, który pośród innych budynków wyróżnia się budową, ponoć wzorowaną na dalekowschodnich rozwiązaniach. Stąd też miała wziąć się jego egzotyczna nazwa. Wieżowiec znajduje się na granicy miasta, dzięki temu stanowi on jeden z najatrakcyjniejszych punktów widokowych. Przy placu głównym Prypeci znajduje się Urząd Miasta. Po wybuchu w elektrowni działał tam sztab zajmujący się likwidacją jego skutków. Thank you.
Ostatnim miejscem, jakie zwiedzamy, jest szkoła średnia numer 3. Jest to największa szkoła w mieście. Według planów miała pomieścić 1668 uczniów. Szkołę odwiedza każda wycieczka, która weszła do Prypeci. Wszystko za sprawą porozrzucanych masek przeciwgazowych, które tworzą niesamowity widok. Czym jest strefa wykluczenia? Punktem na mapie? Miejscem tragedii? Mekką dla eksploatorów z całego świata? Dla mnie wyjazd do zony był spełnieniem marzeń. Możliwość przejścia ulicami Prypeci, zobaczenia sarkofagu, wejścia na oko Moskwy, czy zwiedzenia wiosek, w których mieszkali prości ludzie, będą wspomnieniami, których już nigdy nie zapomnę. Strefa wykluczenia to miejsce, w którym czas się zatrzymał. Choć tak naprawdę nieubłagalnie płynie naprzód. Zdecydowanie, jest to miejsce magiczne.